Co miałem powiedzieć? No przecież ci mówiłam przed chwilą. Czy teraz czarujesz dla kamery? Nie czaruję, dobra, nie. Dzień dobry, witamy. Jaki jest plan? Plan jest, jedziemy śladem gigantów drewnianych, zbudowanych przez Tomasa Dumbo. Brzmi jak słonik Dumbo. Dobra, to jaka jest trasa? Z trasy zaczniemy według tej mapki. Są zaznaczone 1, 2, 3, 4, 5, 6. I zaczniemy na prąd wyostre. Tutaj jest jedynka. Później tu jest dwójeczka. Trójka wiem gdzie jest. To jest na Isoj. 4, 5 są obok siebie. I szóstka jest na Hojtostrup. Czyli zaczniemy. Szóstka. Sleeping Louise. To będzie numer 1. Później Hilltop Trine. Później będzie Oscar. Później będzie Tilde i Thomas i na końcu będzie Teddy. Jedziemy. Uwielbiają biegać, więc no biegi to jest co weekend praktycznie i ludzie się zbierają do razem i robią jakieś tam eventy i tutaj widzicie, jesteśmy po drodze i właśnie jest jakiś event. Będą biegi na 5-10 km. Louis, prowadź. Mogliśmy kalosze w sumie wziąć, bo jest takie błotko. Ale przed wami śpiący Louis. Nie, to jest Louise. Nie, to jest Louis. Louise. Louis. A, no teraz widzę, że Louis. Można wejść do środka generalnie. No, ale w tym błocie to... To nie wchodziłbym tutaj. Cała ta konstrukcja jest zbudowana z palet przez ochotników i jakichś tam wolontariuszy. Jest takich konstrukcji 6 generalnie. To jest pierwsza konstrukcja. Zaraz pojedziemy szukać następnej. Więc ta trasa tych olbrzymów generalnie nazywa się Trasa 6 Zapomnianych Olbrzymów w Kopenhadze i obejmuje dużo, nie wiem czy wszystkie, ale kilka właśnie wschodnich, nie, zachodnich, przepraszam, zachodnich municipalities, czyli dzielnic tak naprawdę Kopenhagi. I to są takie, użyli tego projektu, żeby bardziej reklamować różne takie zapomniane miejsca albo nie za bardzo odwiedzane miejsca, takie jak to powiedzieć, w parkach, w lasach i tak dalej, czyli jakieś miejsca natury. I w sumie, żeby przybliżyć ludziom sztukę i wyjąć ją w cudzysłowie z muzeum i do natury. No i
czy mnie zachęcisz też do zwiedzania i eksplorowania lokalnych miejsc. Bo są piękne miejsca, które warto zobaczyć. Tak, i dokładnie. Dobrze, Grzyś to powiedział, bo też to jakby ta trasa się nazywa taki treasure hunt, czyli takie poszukiwanie skarbów. No. Luisa ci pomoże. Teraz już wiesz, jak chomiki się czują. Że możesz sobie pójść i kempingować albo przenocować gdzie chcesz i są zbudowane takie sheltery do tego. Tutaj widzicie? Coś w tym stylu. Coś w tym stylu i w tych miejscach można sobie bez problemu przenocować, więc jak chcecie, jak macie ochotę gdzieś, nie wiem, latem bądź wiosną sobie przenocować, bo podejrzewam, że zimą, jesienią to będzie całkiem zimno, ale tak to można sobie ze spokojem przyjść, przynieść śpiwory, przynieść jedzenie i zrobić sobie też jakieś ognicho, tak. Barbecue. Więc super inicjatywa, jest wiele miejsc takich w Danii, więc tak, jak na internetach na pewno można znaleźć więcej miejsc. Skakuj. Widzisz, jakie mają ninja? Więc generalnie ze względu na to, że w Danii huleją straszne wiatry, wyłączyliśmy mikrofon i będziemy Wam przedstawiać trochę przez voiceover. Więc przed Wami jest Oskar pod mostem. Więc Trasa Zapomnianych Olbrzymów to nie jest tak naprawdę jedyne dzieło sztuki bądź instalacja Tomasa Dumbo. Artysta praktycznie non-stop od 2010 roku buduje różne instalacje i dzieła sztuki po całym świecie. I jego prace też były wspomniane na przykład przez BBC World albo El Pais, Martha Stewart, więc warto naprawdę pana obczaić na internetach i ciekawy aspekt sztuki przedstawia i zachęca nas do bycia w naturze. To co?
Idziemy na kolejnego? Do... jak się nazywa następny? Thomas on the Mountain. Thomas on the Mountain? Tomek i to jest... Tak, Tomek na górce. I to będzie w takim razie... Który? Piąty? Nie. Czwarty. Czwarty. Czwarty gigant. Czwarty gigant. Idziemy. Idziemy. W naszym przystanku jest to Tomas na górce. Jak widać. Jak widać. Leży sobie na górce. No. I ma na imię Tomas. Albo Tomak. Chyluje sobie. Trochę średnio do niego podchodzić, bo jest straszne błoto. Patrzcie, jakie mamy budki. To jest poświęcenie next level. Doszliśmy do kolejnego trolla na naszej trasie i idziemy zobaczyć, co tam Krzyś nam znalazł. Mówi, że ma ogon. Jest i ogonek. Faktycznie ma ogonek. Ej, to jest chyba ta, która mi się najbardziej podoba, coś czuję. Czy jest to, że ma ogonek? Fajnie wygląda. Zobaczcie, jakiego ogonka ma. Mała Tildę. Przedstawiamy wam. Zaraz pokażemy z przodu. No jaka urocza. Mega mi się podoba. Super ma widok dziewczyna. Te stópki. Tutaj ma wyjście na pomost. Więc jak chce się wykąpać, to nie ma problemu. Czad. Bardzo mi się podoba. Generalnie teraz to jest turbo przygoda z aparatem i przejściem po tej trasie tych troli. Przez to, że jest tyle błota i pogoda jest nie za dobra, szczerze mówiąc, na jakieś zwiedzanie. Więc znowu zaczyna padać i to jest taka duńska wiosna. Więc generalnie kwiecień plecień tu jest permanentnie, bo deszcz na zmianę ze słońcem to jest tak, że 5 sekund jest deszczu, nie wiadomo skąd on przychodzi, później jest słońce, więc to jest typowa duńska pogoda. Znaleźliśmy ostatniego na naszej trasie, 6. zapomnianego trolla olbrzyma. Idziemy go zobaczyć. Jest on! Teddy Friendly, tak się nazywa. Teddy Friendly. Idziemy go zobaczyć z przodu. Filmowanie na pograniczu z Thug Life, bo jest takie błocko, słuchajcie, ale czad. A, on ma łapkę tutaj w wodzie. Teddy Friendly. No nie, pięknie wygląda. No, super zrobione. No, czad.
Mega mi się podoba. Solidnie. Bardzo solidnie. I to jest wszystko z palec zbudowane. Przez wolontariuszy i przez tego artystę Tomasa Danbo. Możecie sobie jego stronkę obczaić. Fajnie. Zalinkujemy ją pod vlogiem. Czat. Słuchajcie. Jest, no. No, co chciałeś powiedzieć? No mów. Słuchajcie, zacznę od No nie. No co się. To jest ostatni nasz przystanek na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami na tej przygodzie. Zapraszamy na kolejne przygody i do zobaczenia. Subskrybujcie. Nie zapomnijcie subskrybować nasz kanał. Tak. Dzięki. Do zobaczyska. Siema, pa! Hej.